Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z historią Jennifer Grey, bo kiedy opowiadałam Wam o Patricku Swayze, to wiele osób poprosiło mnie również o odcinek o tej dziewczynie, która przecież zawróciła Patrickowi w filmie Dirty Dancing. I choć zawróciła mu w głowie tylko na ekranie, to jednak wiele osób bardzo dobrze ją pamięta, wiele osób uwielbia ten film, a także tę rolę wcieliła się w Baby. A skoro tyle osób ją uwielbia, to też pewnie drugie tyle zastanawia się, co się kurczę z nią stało. No bo w końcu taka kariera. Wszystko wskazywało na to, że podbije Hollywood i nagle ślad po niej zaginął. Co się z nią stało? Przepadła? No nie do końca. Popełniła jeden bardzo duży błąd, który sprawił, że więcej w filmach nie chciano jej obsadzać. Mało tego, jej fani nawet przestali rozpoznawać ją na ulicy. Co to takiego? Oczywiście wszystko stanie się jasne w tym odcinku, więc lecimy z tematem. A! Jeszcze jedna mała prośba. Jeżeli mielibyście minutkę po obejrzeniu tego filmu, to serdecznie zapraszam Was do nowej zakładki na moim kanale, która nazywa się Wsparcie. I oprócz tego, że pozwoli na wsparcie tego kanału, jak sama nazwa wskazuje, to pozwoli Wam też mieć większy wpływ na to, co tu się będzie działo, więc myślę, że warto, ale oczywiście nic na siłę. Wejdźcie, obczajcie sobie na spokojnie i bądźcie ze mną w kontakcie. Zobaczymy potem, co z tego wyjdzie. A ja biorę się już za tę historię. Jennifer Grey urodziła się w 1960 roku w Nowym Jorku i tam skończyła prestiżową szkołę aktorską. Przyszła na świat w rodzinie z tradycjami aktorskimi, ale to nie tam, że tata realizował na przykład swoje pasje w jakimś tam teatrzyku. Jej tatą był Joel Grey, laureat Oscara za rolę w filmie Kabaret. Matka robiła karierę jako aktorka i piosenkarka, a nawet dziadek występował w kabarecie. Mała Jennifer postanowiła więc iść w ich ślady i dalej kontynuować rodzinną tradycję. Postawiła więc na lekcje tańca, na lekcje aktorstwa już jako dziecko. Podobno nawet to z tańcem chciała początkowo związać swoją karierę, ale stwierdziła, że nie ma aż tak dużego talentu w tym kierunku, więc odda się aktorstwu. Poszłam na kurs tańca, ponieważ nie znosiłam sportu, mówiła w wywiadzie dla Timesa. Kiedy tańczę, czuję się szczęśliwa, ale nigdy nie byłam najlepsza w klasie. Wybrałam więc aktorstwo. Dziewczyna kelnerowała w jednej z restauracji w Nowym Jorku, cały czas ubiegając się o rolę. Udało jej się nawet wystąpić w kilku reklamach, ale na znaczącą rolę musiała poczekać kilka lat. Na ekranie zadebiutowała w 1984 roku niewielką rolką w filmie Buntownik z Eberton. Zaraz potem otrzymała propozycję wystąpienia w Cotton Club oraz w Czerwonym Świcie, filmie opowiadającym o grupie zbuntowanych nastolatków. I to właśnie w tym filmie poznała Patricka Swayze. Podobnie w filmie zobaczyli się 3 lata później, w 1987 roku. I oczywiście chodziło już o Dirty Dancing, czyli film, który miał tak naprawdę zmienić karierę tych obojga, ale nie to, że byli sobą zachwyceni. Po pierwsze, do Dirty Dancing bardzo długo zastanawiano się, kogo obsadzić w głównych rolach. Nie od razu myślano o Patricku Swayze, ale kiedy jednak na niego padło, to później zdecydowano się właśnie Jennifer obsadzić w roli Baby. Mimo że miała już wtedy 27 lat, miała zagrać nastolatkę, ale uznano, że jej uroda jak najbardziej pasuje do tej roli. Sama jednak aktorka wcale nie była zachwycona. Otóż Patrick Swayze w ogóle nie podpasował jej charakterem. Nie była totalnie zadowolona, że to właśnie z nim będzie musiała grać. Ponoć jednak to właśnie Patrick przekonał ją do tego, żeby z nim zagrała. Na jego nieszczęście, bo później dawała mu nieźle w kość na planie, ale o tym powiem Wam zaraz. Podobno wtedy w jej życiu nie działo się najlepiej, była trochę rozchwiana emocjonalnie, często zdarzało jej się płakać na planie. Ale najgorsze miało dopiero nastać praktycznie przed samą premierą filmu. Ponieważ 5 sierpnia 1980 7 roku, 2 tygodnie przed premierą Dirty Dancing, Grey jechała samochodem z ówczesnym chłopakiem, który również był aktorem, którego poznała podczas kręcenia jednego z filmów. Kierowane przez niego BMW uderzyło w inny pojazd, którym podróżowały dwie kobiety. Obie zginęły na miejscu. Chłopak trafił do szpitala ze złamaną nogą. Twierdził po wypadku, że cierpiał na amnezję,
przez co udało mu się uniknąć niektórych zarzutów. Gray od tamtej pory uskarżała się na intensywny ból pleców i szyi. Później musiała po kilku latach również z tego powodu przejść operację. Wypadek, w którym jednak zginęły dwie młode kobiety, wywarł ogromny wpływ na jej psychikę. Trudno się temu dziwić. Zawsze człowiek pewnie ma jakieś poczucie winy w takiej sytuacji. Gray mówiła, że naprawdę przez wiele lat nie mogła się z tego otrząsnąć. Nie pozwoliło jej to także cieszyć się sukcesem filmu Dirty Dancing, mimo że drzwi do wielkiej kariery stanęły przed nią otworem. Drobna 27-latka o charakterystycznej urodzie królowała na pierwszych stron gazet. Od razu zaroiło się od propozycji aktorskich, a także od uwielbienia fanów. Wszystkie dziewczyny chciały wyglądać jak ona. Jedne nosiły więc spodnie z wysokim stanem, inne takie różowe sukienki, jak miała w finale Dirty Dancing, inne jeszcze próbowały wskakiwać na swoich chłopaków, tak żeby oni je tak super utrzymali jak Patrick Swayze. Myślę, że nie jeden ząb mógł przez to ucierpieć, ale to już taka moja, wiecie, tutaj wesoła twórczość i wyobraźnia. Natomiast skupmy się na faktach. Na pewno część z dziewczyn też trochę przypaliła sobie włosy poprzez tę ondulację trwałą, którą sobie musiały robić, żeby mieć takie włosy jak Baby właśnie w tym filmie. Tak więc po ulicach przez jakiś czas chodziły klony, które nagle później musiały pogodzić się ze stratą. O czym mowa? Ano o tym, że sama Jennifer, kiedy siebie zobaczyła w tym filmie, to ponoć wpadła w szał, bo na ekranie według niej nie było widać nic innego, tylko jej wielki nos. Sama tak mówiła. Ja szczerze przyznam, że faktycznie ten nosek mały nie był, ale przecież był fajny. To on sprawiał, że mogliśmy aktorkę zapamiętać, że była charakterystyczna, była inna i po prostu czasem to, co wydaje nam się wielkim kompleksem, jest naszym największym atutem. I tak było również w tym przypadku, ponieważ Jennifer postanowiła część gaży, którą dostała za ten film, wykorzystać na operację plastyczną. Od zawsze miałam kompleksy. Wszystko z powodu mojego ogromnego nosa, zwierzała się po latach w jednym z wywiadów. Wreszcie zrobiłam sobie operację plastyczną, a potem jeszcze jedną. To było straszne. Na salę operacyjną weszłam jako prawdziwa gwiazda, która nie mogła opędzić się od fanów, a wyszłam jako anonimowa kobieta, której nikt nie rozpoznawał. No tak, bo wbrew temu, co jej się wydawało, te oryginalne rysy były jej największym atutem. A potem ten nosek, mimo że teoretycznie był ładniejszy, zgrabniejszy, mniejszy i w ogóle jakiś taki cacy, to sprawił, że cała magia prysła i aktorka nie była już charakterystyczna, nikomu się nie podobała. Na dodatek po jednej operacji wystąpiły jakieś komplikacje, trzeba było zrobić drugą. I co? Mówiąc brzydko, jajco. No bo jednak, propozycji brak, uwielbienia brak. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, o co chodzi, a potem trochę o niej zapomnieli. Nie tak do końca, bo jednak Grey przez lata została celebrytką. Pojawiała się oczywiście w różnego rodzaju produkcjach, ale no, już nie z taką częstotliwością, ani nie w takich jak Dirty Dancing. Dlatego też no, nie można tego nazwać sukcesem, a zdecydowanie taki mógłby być, gdyby nie ta bezsensowna operacja. Aktorka jednak nie poddała się i postanowiła od nowa walczyć o swoje nazwisko. I to dosłownie. Miała nawet przez chwilę taki epizod, że próbowała swoich sił pod zupełnie innym nazwiskiem, ponieważ faktycznie bardzo się zmieniła, ale te plany spełzły na niczym i porzuciła je w końcu. Więc tak jak wam mówiłam, cały czas jednak gdzieś tam się przewijała, bardziej jako celebrytka niż jako aktorka, częściej niż w filmach pojawiała się na czerwonym dywanie. Bardzo głośno zrobiło się o niej jeszcze w 2010 roku, kiedy wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami. I również wtedy okazało się, że aktorka niestety choruje na raka. Był to rak tarczycy. Szczęśliwie nowotwór wykryto stosunkowo wcześnie i dziś aktorka cieszy się doskonałym zdrowiem. Mimo wszystko postanowiła nie przerywać swojego udziału w programie, dokończyła go i wygrała Taniec z Gwiazdami. Ale pewnie zastanawiacie się też, co z życiem uczuciowym. Aktorce udało się jej uporządkować w 2001 roku, kiedy poślubiła również aktora Clarka Gregga, grającego na przykład w filmach opartych na komiksach Marvela. Wspólnie wychowują córkę Stellę. I co ciekawe, można by powiedzieć, że człowiek uczy się na błędach, ale no wiecie, życie bywa przewrotne, no i nie zawsze tak jest.
Mimo, że operacja plastyczna właściwie zepsuła karierę Grey, to ta do tej pory, kiedy pojawia się na czerwonym dywanie, często szokuje no tym, że jej twarz nadal ewoluuje. Dalej lubi medycynę estetyczną, dalej chyba lubi operacje plastyczne i z nich korzysta, chociaż wydaje mi się, że no niestety nie idzie to chyba w taką najlepszą stronę. Natomiast co by nie mówić, jest atrakcyjną kobietą i niech każdy robi ze swoją twarzą co chce, ale ja bardziej popieram jej działalność tą obywatelską, ponieważ często wypowiada się również jako obywatelka, również na sprawy polityczne oraz społeczne w kraju. Jakiś czas temu wzięła udział w ogólnokrajowym Marszu Kobiet, pokojowej manifestacji przeciwko polityce Donalda Trumpa. Na swoim Instagramie zachęca również fanów do wzięcia udziału w wyborach. Również przy okazji tej pandemii koronawirusa, która nas wszystkich przytłoczyła, czy ktokolwiek w nią wierzył, czy nie, to wszyscy mieli przewalone. W związku z tym aktorka też się udzielała, prosiła, żeby pozostać w domach. Tym bardziej, że akurat mieszkała w rejonie, gdzie ten koronawirus naprawdę zbierał poważne żniwo. Z fanami dzieli się też kulinarnymi inspiracjami. Jest również miłośniczką zwierząt i bardzo często zachęca do adopcji psów. No i to by było na tyle. Trzymamy kciuki za Jennifer Grey. Może jeszcze uda jej się zagrać w jakimś fajnym filmie, a jeśli nie, to może chociaż wziąć udział w jakimś spoko programie. Dajcie znać, czy ta historia była dla Was ciekawa, interesująca oraz inspirująca, bo może teraz pomyślicie, pal się z tymi moimi kompleksami, kochanego ciała nigdy za wiele, mój nos jest piękny jaki jest, moje włosy są ekstra, nie muszę robić trwałej, nie muszę ich prostować, czy co tam chcecie, niech będzie jak jest. Oczywiście dbajmy o siebie, bądźmy zdrowi, ale kochajmy siebie, bo no, myślę, że czasem jak naprawdę chce się za bardzo, to można tylko przekombinować. A tego nikt nie chce. Ja nie chcę też przekombinować w nowych odcinkach, więc najlepiej będzie, jeśli Was posłucham. Dajcie znać, czym się mam zająć. Jestem oczywiście otwarta na Wasze propozycje i widzimy się w komentarzach, więc do zobaczenia tam. Napiszcie coś koniecznie, a łapkę w górę jak zostawicie, to będzie mi miło. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Hejka!